Widziałem Kowalczyka wczoraj, ale on miał naszego zawodnika z Hetmana, to nasz Kaczyński, stoczył kilka walk, także mało doświadczony i ten. Kowalczyk wygrał bez dyskusji walkę przed czasem w drugiej rundzie, także zobaczymy, co on zaprezentuje w finale z Kamilem Ziemekiem z Wiktorii Ostrołęka. Już po sylwetkach zawodników widzimy, że to już są znacznie więksi mężczyźni. Tak, wyższa waga. No, aha, w czerwonym stroju, tak, Michał Kowalczyk, a w niebieskim Kamil Ziemek, Ostrołęka. Przypominamy, to jest finał grupy B w kategorii do 75 kg, czyli waga średnia. Waga średnia, tak jest. Ponieważ obaj są podobnej budowy, dość silni fizycznie, spodziewałem się, że będzie ostra wymiana ciosów. No to cały czas wisi w powietrzu. Tak. No. A dąży do niej Michał Kowalczyk. Kowalczyk bardzo agresywnie boksuje. Ziemek odpowiedział lewym na tułów. Przepuścił teraz atak Kowalczyka. No teraz seria ładnych ciosów. Kowalczyka. Stara się osłabić rywala, ale czasami na dół. No właśnie, to trzeba podkreślić, że tych niektórzy zawodnicy praktycznie tylko widzą głowę, a nie biją na dół, a to osłabia jednak. Narożnik namawia Kowalczyka, żeby jak najszybciej ponawiał ataki, szczególnie po udanych akcjach. Świetny lewy sierp Kowalczyka. No i trzeba przyznać... Zarysowała się jego drobna tak, przewaga. Drobna przewaga jest, a Ziemek z odwrotnej pozycji, więc Kowalczyk to też dobrze. Trzeba Mańkuta atakować i teraz prawym jeszcze, lewej prawy. No teraz lewy sierpowi nie dobrze. Inicjatywa należy do Kowalczyka, tak. Ziemek nastawia się na kontry. No, teraz seria ciosów i dużo ciosów doszło. No, Kowalczyk. To już drugi raz, kiedy Kowalczyk kończy taką kombinację prawym podbródkowym. Narzucił tempo, nie ustępuje. Teraz ma w narożniku, powinien wykorzystać to, tak. I jeszcze raz podbródek, tak jest. Słyszymy pochwały z narożnika. No i teraz... Bardzo Michał Kowalczyk. Zadał niedawno, przed chwilą... bezpośredni prawy cios, który musiał odczuć przeciwnik. Znowu zaczyna prawym i później seria. Zyskuje przewagę. Pytanie tylko, czy wytrzyma to tempo, bo tempo jest naprawdę wysokie. On zadaje dużo tych ciosów. Każdy wkłada sporo mocy. Runda zdecydowanie dla Kowalczyka. Tak. Te serie. Tyle ciosów dochodziło. Cały czas inicjatywa, blisko przeciwnika, zaczyna bezpośrednim prawym, później dochodzą sierpowe i na dół. No. Mądrze muszą sobie zmienić w swoim boksie Ziemek, jeśli chce myśleć o zwycięstwie. Ziemek próbuje, ale niestety inkasuje dużo ciosów. Tak. Ja odnoszę wrażenie, że to jest za wysokie tempo dla niego. Przypominamy w ringu Michał Kowalczyk, czempion Wołomin kontra Kamil Ziemek, Wiktoria Ostrołęka. To jest finał grupy B w kategorii 75 kg. Pierwsza runda zdecydowanie dla Kowalczyka. Świetny boks pokazuje zawodnik czempiona Wołomin. I lewy prosty. Jest odpowiedź Ziemka. No musiał otrzymać Ziemek sporo uwag, bo jednak no wyraźnie przegrywa po pierwszej rundzie. Ale teraz bezpośredni znowu prawy przez Kowalczyka i to dochodzi.
mówiliśmy o tym, że to są zawodnicy podobnej budowy, o podobnych parametrach, tak. Wygląda na to, że Kowalczyk jest znacznie silniejszy fizycznie. No i ciekawe, bo walka jest prowadzona w szybkim tempie, prawda? Czy wytrzyma, Michał? Wytrzyma. No teraz no, cały czas w ofensywie Kowalczyk. Teraz w narożniku zadał serię ciosów, ale i otrzymał jeden cios kontry z lewej ręki, tak. Ale nic z tego nie wyszło, bo nie odpowiedział kontrą. Upominany Kowalczyk, żeby takie długie serie ciosów na tu kończyć prawym podbródkowym na głowę. I oj, tak teraz prawy. Prawy z dołu doszedł. Bardzo groźne ciosy te są. Takim ciosem może rozbić nos rywalowi. No i posadzić na deski. Stąd tym razem? Tak. No w końcu odpowiada Ziemek. Ale chyba dobrze przygotowany, skoro trener cały czas krzyczy pressing. Toczemy. Tak, spodziewałem się, że te trzy rundy to nie będzie problem. Jeśli chodzi o... Oj, teraz znowu. Lewy, prawy. Tak, świetnie. Teraz Ziemek też zadał. To jest pierwszy raz, jak widzimy dzisiaj zawodnika walczącego z naturalnej pozycji, który tak dobrze radzi sobie z Mańkutem. I skończył lewy. Jeszcze jeden lewy. No tym razem nie było prawego z dołu, który zakończyłby tę akcję. Ale na pewno jeszcze zobaczymy ten czas w wykonaniu Kowalczyka. Niestety ciosy Ziemka próbuje nawiązać, ale one nie dochodzą. Nie mają tej skuteczności, jakby tylko dotykał do rękawic przeciwnika. Przytłoczony jest Ziemek tym. No trzymał tyle, już zainkasował, prawda, sporo ciosów. To też swoje robi, deprymuje. No, tym razem no i odczuwa. No chciał sobie. Ładnie. Będziemy musieli się uważnie przyjrzeć obydwu zawodnikom, kiedy zostaną odesłani do narożników po gongu. Trochę tempo osłabło, oj, ale jeszcze teraz lewy, prawy. Bardzo mocny był ten cios. Sportowa postawa. Dobry pojedynek. Dobry pojedynek. Szybkie tempo walki. No, przyglądamy się teraz Michałowi Kowalczykowi. No wydaje mi się, że... Chyba nie będzie miał problemu z pytanie, co zmieni Ziemek w ostatnich minutach? No jeśli chodzi o Ziemeka, to tylko im, jego co, ewentualnie gdyby trafił jakimś silnym ciosem i oszołomił, ale na to się nie zanosi z przebiegu dwóch rund. Nie, widzę, że Kowalczyk dobrze przygotowany, obaj dobrze przygotowani, ale jednak dokładniejszym jest i aktywniejszym jest wyraźnie Kowalczyk. No ale zakończył ładnie tak akcję prawym prostym Ziemek. Ależ seria, bo wykonanie Kowalczyka. Proszone o ponowienie. Słyszymy głosy z jego narożnika. Idzie do przodu, nie zatrzymuje się Kowalczyk. Tak, a te lewe... Zahaczył lewym się po... Nie dochodzą. Przestrzelił prawym podbródkowym. Obaj preferują walkę w półdystansie, ale to kosztuje dużo wysiłku. Także już w trzeciej rundzie tej dokładności nie ma takiej. Trochę walka zaczyna się wyrównywać. Tak. Ładny unik, zajście Kowalczyka. Ale Kowalczyk zaczyna chyba odczuwać trudy tej walki. Zdecydował się na bardzo wysokie tempo. A teraz bardzo ładna akcja w jego wykonaniu. Tak, zakończony lewym sierpem. Ale to Ziemek idzie do przodu. Teraz Ziemek tak już.
dwie rundy Kowalczyk był atakującym, to włożył dużo wysiłku i Ziemek chce teraz to wykorzystać. No i rzeczywiście, celniej trafia. Odrobinę za późno to przychodzi. Nie odrobi chyba strat z dwóch rund. Ale... Zahaczył prawym sierpowym. I ponawia atak Ziemek. Jest odpowiedź Kowalczyka. No, i ten prawy zdał, tak zadał. Bardzo groźnie. Mam wrażenie, że Ziemek nie wykorzystał swojej szansy. Przez moment wydawało mi się, że Kowalczyk ma taki kryzys kondycyjny. Ziemek powinien wtedy przycisnąć, a on dał odpocząć Kowalczykowi. No, pierwsze dwie rundy. Ziemek bardzo źle rozegrał. Nie nawiązał walki, owszem. Nie przechodził do kontrataku, tylko stał w obronie i czekał. Na co czekał? A Kowalczyk atakował. Chyba czekał, aż się Kowalczyk wystrzela. I się nie doczekał. Czekał tak. Ziemek, aż się Kowalczyk wystrzela i się no nie właśnie, doczekał. No właśnie, a nie doczekał się. Owszem, trzecia runda już bardziej wyrównana jest. Ziemek bije pojedynczy prawy na dół. Kiedy Kowalczyk atakuje tułów, to są to pełne serie 4, 5, 6 ciosów na dół. Rzeczywiście. Ziemek próbuje teraz przejść do ataku. Świetny prawy podbródek. Ale też otrzymuje, inkasuje ciosy właśnie. Ta próba się nie dała. To zbliża się koniec rundy. Ziemek atakuje. Tak. Clinch i tutaj już się wiele nie wydarzy. Był jeszcze prawy podbródkowy Kowalczyka. Nie był w stanie odrobić w tej rundzie poprzednich dwóch rund. Nawet, nie jestem nawet przekonany, czy ta trzecia runda rzeczywiście była wygrana przez Ziemka. Była taka remisowa. No ale na pewno co najmniej remisowa była. Przypominamy, że zakończyła się właśnie walka w kategorii 75 kg. To jest grupa B. Michał Kowalczyk, którego widzimy w tej chwili z czempiona Wołomin, zmierzył się z Kamilem Ziemkiem z Wiktorii Ostrołęka. My nie mamy wątpliwości, naszym zdaniem lepszy był na przekroju całego pojedynku Michał Kowalczyk, ale poczekajmy do werdyktu. Sędzia już zaprasza zawodników do siebie. Prosimy operatora o pokazanie bohaterów tego pojedynku. A wyjątkowo wadze średniej zgłoszonych było 20 zawodników, stąd trzeba było podzielić na grupę A i grupę B. Zgodnie, brawa dla zwycięzcy. Świetny boks pokazał. Obu zawodnikom za dobrą walkę. Czysta walka. A przed nami już tylko 3 pojedynki. No. No i nie ukrywam, że ten, który odbędzie się za chwilę.